Diamencik. Czemu diamentowy? Chodzi o chyba wygląd, jak się na diagramie klas narysuje klasy, chociaż on może za bardzo diamentu też nie przypomina. No. To jest taki rąb. Jeżeli mamy taką hierarchię klas, gdzie mamy klasę bazową A i po niej dziedziczy B oraz C. A jeszcze po tych klasach podziedziczymy sobie D, bo istnieje w C wielodziedziczenie, możemy dziedziczyć po kilku klasach bazowych. No to mamy właśnie problem diamentowy, klasyczny przykład diamentu. Może tak bardziej na przykładach. Stwierdzamy, że mamy jakąś klasę bazową animal dla zwierząt. Mamy mammal, czyli ssak. Mamy klasę fish, czyli ryba, a ktoś sobie wpadnie na pomysł, że delfin, czyli takie zwierzę, sobie zaimplementuje poprzez dziedziczenie obu. No bo delfin jest ssakiem, więc powinien mieć dostępne metody tutaj ssaka, ale on sobie pływa jak ryba, więc po co pisać raz jeszcze wszystko, podziedziczmy i będziemy mieć wszystko dostępne. No i mamy właśnie wtedy klasyczny diamencik. On też jest zwany deadly diamond of death, jakiś diament śmierci, różne określenia były, ale ogólnie chodzi o problem diamentowy, cokolwiek z diamentem. Od razu też powiem, że rozwiązaniem na to będzie wirtualne dziedziczenie. No bo jeszcze nie wiesz, co się może stać, a ja już tutaj mówię o jakimś rozwiązaniu. Zaraz sobie zrobimy zadanie, no i zobaczysz, co się może stać, ale ogólnie rzecz biorąc, mamy z klasy tej tutaj, która jest dziedziczy, czyli D albo Delfin, mamy dostęp do obiektu klasy bazowej tego A. Dwoma ścieżkami, albo idąc przez B, albo idąc przez C. I gdy będziemy się odnosić wtedy do takich pól bezpośrednio z A, czy też tutaj z Animal, no to kompilator sobie z tym może nie poradzić. Nie będzie wiedział, o co tutaj chodzi. Obiekty będą poduplikowane w pamięci. Będą dwa, jedno z tej ścieżki, drugie z tej ścieżki, no i kompilator tutaj nic nie pomoże. I tu się stosuje właśnie wirtualne dziedziczenie. Wirtualne, czyli dopisuje się jeszcze słówko virtual. Dziedzicząc sobie, czyli klasa B będzie dziedziczyć wirtualnie z A, i to jest też ciekawe, oraz klasa C będzie dziedziczyć wirtualnie z A, po to, aby nie było problemu diamentowego. Co jest złe, to jest zrobienie tego dziedziczenia wirtualnego tutaj, czyli że to D będzie dziedziczyć sobie po B i C wirtualnie. Ale to jest bardzo nieintuicyjne. No bo zobacz, normalnie sobie na przykład istniały takie klasy: było animal, było mammal i fish, i było wszystko dobrze, dopóki ktoś nie utworzył sobie delfina do tej pory. Więc to delfin jest problematyczny, prawda? A się okazuje, że tworząc takiego delfina, my musimy modyfikować przy klasie tej, mammal i fish, jak one dziedziczą. Bo to tutaj to dziedziczenie modyfikujemy. Ich dziedziczenie jest animal. Co jest bardzo głupie. Dlaczego to nie mogło być, że tutaj to wirtual się wstawia, no ale tak to zostało rozwiązane w języku? No i co? Co zrobisz? Nic nie zrobisz, jak to mówią. Będzie w zadanku. Albo nie. Zależy, jak zaprojektujesz sobie układ klas. Jeszcze zostało, został polimorfizm. Zapraszam.